się gramy kijami, które dzielą się na dwie części. Ta metalowa to szaft i tutaj jest główka. Łapiemy tą górną częścią piłkę. Piłka jest kauczukowa, mniej więcej wielkości piłki do tenisa. Jest dosyć ciężka. Obowiązkową ochroną dziewczyn grających w lacrosse jest szczęka. I większość dziewczyn posiada również gogle, które chronią oczy i nos. Bramkarki mają dodatkową ochronę, czyli kask i ochraniacze klatki piersiowej i rąk i piszczeli. Mają również większego kija, który jest również głębszy. Na meczu piłka zazwyczaj jest w powietrzu, ale zdarza się tak, że trzeba ją zebrać z ziemi i dziewczyny w trakcie meczu wykonują taki ruch nazywany kołyską, żeby piłka nie wypadła nam z kija.